Witajcie na kanale Szefowa Kuchni. Dzisiaj zrobimy ekspresowe pączki serowe. Zapraszam! Mam tutaj 2 szklanki, czyli 320 g przesionej mąki pszennej. Dodaję 3 łyżki cukru pudru, 1 łyżkę cukru wanilinowego, 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. Całość dokładnie mieszam. Następnie dodaję 2 jajka, 250 g twarogu półtłustego oraz 2 łyżki gęstej śmietany 18%. Na koniec dodajemy 1 łyżkę spirytusu lub rumu i całość dokładnie mieszamy, a za chwilę zabiorę się za wyrabianie ciasta dłońmi. Teraz urywam trochę ciasta i formuję kulki o wielkości orzecha włoskiego. Za każdym razem posypuję dłonie mąką, aby ciasto nie lepiło się zbytnio do rąk. Pączki wrzucam na rozgrzany olej i smażę po kilka minut z każdej strony na jasnobrązowy kolor. Wyciągam na papier kuchenny, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu, a gdy ostygną, posypuję cukrem pudrem. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.